Fantazji. Prezentujemy nie tylko działalność zakładu archeologii, ale również działalność Świeckiego Koła Archeologicznego. Wszystkie działania archeologii eksperymentalnej, a więc można troszkę poukryć krzemienia, polepić ceramiki, obejrzeć kości peruwiańskie, albo w Łodzi Dwubance, produkowanej właśnie przez dział archeologiczny. Można również zasiąść w Rzeszowie i przydział w Kowalskach. Jak już powiedziałam, jedną z inicjatyw jest Kupanie Krzemienia. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo wiąże się z całym neandertalskim zamieszaniem, jakie ja zakład archeologii niedawno wywołał. I właśnie można spróbować takie narzędzia neandertalskie tutaj do produkcji. Serdecznie zapraszamy na archeologię. Ich kierunek oraz opowiadają o swoich doświadczeniach.